Cześć, w tym filmiku pokażę Wam, jaki build zrobić na Anivii. Zapraszam do oglądania. A więc tak, item startowy. Anivia potrzebuje bardzo dużo many, no dlatego ja bym zaczął od Łzy Bogini. Jeżeli lepiej się Wam gra na początku z Doranem, to spoko, ale naprawdę na pierwszym powrocie powinniście kupić tą Łzę Bogini, ponieważ jak dobrze wiecie, można z niej stworzyć kostur Archanioła. Dlatego ja już sobie tutaj kupię ten kostur Archanioła. No niestety nie mam jak zbytnio szybko nabić do ucisku Serafina, ale uwierzcie, że ucisk Serafina jest bardzo dobrym przedmiotem na Anivii. Jeśli chodzi o buty, ja bym brał oczywiście obuwie maga, ponieważ no, dobrze współgra z Aniwią. Oczywiście możecie wziąć inne buty, ale to wszystko zależy od tego, jaką mamy rozgrywkę. Anivia jest tak zwanym skalującym się czempionem, czyli po prostu jest silniejsza im dłużej trwa tak naprawdę gra. A dobrym itemem pod skalowanie się jest Różdżka Wieków, ponieważ co 60 sekund zyskujemy to kolejne statystyki, którymi są punkty zdrowia, punkty many i punkty mocy. Zobaczcie, teraz nie dało nam to za dużo, ale teraz sobie przewinę grę o 10 minut i zobaczcie, jak nam tutaj przybywa tego moc umiejętności. No jest tego o wiele więcej, tak? Dało nam to 40 punktów umiejętności, mocy umiejętności. No i to już bije jakiś damage, tak? Do tego dołożyłbym albo jakąś, nie wiem, zonie, Void Staffa, znaczy kostur pustki, tak? A... bo nawet... No nie wiem, udręka Liandrego byłaby spoko, ponieważ pali, a nasza... tutaj, no może nie pali, tylko mrozi, no ale to po prostu te mecz na sekundę. Albo też to dobrze by zgrało z zwaną złowrogością. Ojejku, co tu się dzieje? Zabiję sobie te wszystkie miniony. I zobaczcie, damy R-kę. I tutaj ta nasza złowrogość też się odpala i cały czas bije damage. Bardzo fajna synergia. I to tyle, jeśli chodzi o build na Anivii. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie coś po sobie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.